No zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję odgórnie, a jak się okaże, że nie mam potrzeby. Andrew, ale ty tak, ten mikrofon niżej daj, żeby eskę swoją. Był tam w momencie wybuchu i tymi ratownikami, którzy przeżyli, nie są poszkodowani, tylko poza lekkimi zadrapaniami. Niezwykłe męstwo, niezwykłe bohaterstwo i niezwykłe oddanie tej służbie dla kolegów, dla najbliższych, dla przyjaciół. Podziękowałem z całego serca za to niezwykłe bohaterstwo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że tak jak mówią ratownicy, że idą po to, żeby wydobyć swoich kolegów żywych. Mam nadzieję, że tak się stanie. Modlimy się wszyscy po to, żeby tak się stało. Wszystko teraz w rękach opatrzności. Jeszcze raz proszę, żeby najbliżsi, którzy z nim przyjęli mojego razu współczucia. Bardzo trudne sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zakończyliśmy ciągamy kolejny. Po krótkim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda złoży znicz pod kopalnią, pod budynkiem kopalni.
to jutro. Kasia. Prezydent Andrzej Duda opuszcza teren kopalni KWK Pniówek w Pawłowicach. Spotkał się tu z dyrekcją kopalni. Spotkał się również z ratownikami górniczymi, którzy cały czas prowadzą akcję ratunkową. Złożył również znicz przy głównej bramie, przy głównym wejściu na teren kopalni.